wiedziałaś, że to prawda. Chciała się ukryć, kochająca matka bez chłopaka, który obiecał, że będzie ona mogła zrobić wszystko. Teraz sama samotna przechodzi rzeczywistość. Miała 16 lat, chyba miłość ją poniosła. On nie przejmował się tym, ona była strasznie zazdrosna. Mówił, że chce ją kochać tak na serio do końca. I co dziwne, tak wszystko ładnie układał w słowa. Wiedziała, że może wszystko ku jego ciepłym boku. Nie chciała nic już od życia, planowała wspólne roku. Chciała uciec od kłopotów, rodzice tylko gadali, płakali, bo nie słuchała. To nie był ten chłopak dla nich. Był 2 lata tylko starszy. Co dzień mówił szczerze, kocham, i przytulał ją, łapał za piersi, namawiał na lokal. Ona zakochana, głupio było jej odmawiać, bo przecież szczera miłość powinna coś opowiadać. Zrobili to pierwszy raz, drugi był już tylko prostszy. Dla niego to nie był wpis nawet do jego historii. Potem prosił ją o więcej, ona młoda, głupia, łatwowierna. Mówił, nie zostawię, po tych słowach, że przysięga. Któregoś dnia leżąc przy nim zaczęła nagle się bać. Zrobiła test, pozytywny wynik, o kurwa mać. Pomimo zabezpieczeń to się stało w chuj. Pierwsze co zrobiła, to od razu powiedziała mu. Kazał jej usunąć dziecko, dał jej prochy, kazał jeść. Ona zapłakana cała, aż szlak trafiał od łez. Chyba nie znał konsekwencji, wielce dorosły, konsekwentny. Dziś sam bym mu nawkładał za głupotę trochę pięści. Zostawił ją, wiesz, dziewczyno, pomyśl o tym, przyjdzie na wszystko czas. Po co teraz te kłopoty? Zakończ szkołę, zbuduj dom, miłość, prawdziwą miłość, a nie taką, która gaśnie, kiedy w życiu się spaliło. I przepraszam za te błędy, sam reprezentuję męską płeć. Walczcie o szacunek, jak nie szanuję, to miej go gdzieś. Wracając do historii, ona do dzisiaj żyje. Ma lat 18 i dalej wychowują ją rodzice. Urodził jej się synek, wielkie szczęście, bo zdrowy. Ojciec nie widział go nigdy, bo był kurwa za młody. Teraz często to wspomina ona i często płacze. Mama dużo jej pomaga, czy by sama dała radę? Wiem, że czasem warto jest pomyśleć nad tym wszystkim. I jeśli nie panujesz nad sobą, nie możesz być za bystry. I nie jestem kurwa głupi, skoro to nie kurwa cisza. Każdy facet w moim wieku myśli, by tylko zaliczać. Kobiety wciąż chcą dać wszystko, one potrafią ją kochać. I nie dziw się, jeśli nie chce po prostu ci się oddać. Szacunek dla tych, co do tej pory potrafią trzymać. To jest sens tego życia, nie chcę więcej już przeklinać.